Samorząd na Twitterze i Facebooku? Tak, ale umiejętnie zarządzany. Takie przesłanie można było odczytać z dyskusji w trakcie panelu. Jego rozmówcy przekonywali zebranych samorządowców, że media społecznościowe zostały zaakceptowane przez znaczną część populacji, zwłaszcza ludzi młodych, i jednostki administracji publicznej powinny zacząć z nich korzystać dla własnego dobra. Jeżeli samorządy nie będą komunikować w social media, to nie będą komunikować w social media. Po prostu ich nie będzie i robią to na swoją niekorzyść. Dlatego, że dzisiaj tam trzeba być, bo tam są ludzie. Jakby jednym z naczelnych tak naprawdę obowiązków władzy jest to, żeby rozmawiać z ludźmi. I to władza powinna szukać miejsca, gdzie ludzie się komunikują, które gdzie się komunikują i tam powinny być. Jeżeli odpuszczają taką sferę jak media społecznościowe, internet, to działają tylko i wyłącznie na swoją niekorzyść. Fantastycznie w tym roku pokazała to kampania na przykład europarlamentarna, gdzie największym jakby aktywistą mediów społecznościowych był Janusz Korwin. No i wynik zaskoczył nie jednego tak naprawdę. I ja myślę, że to po prostu przez dobre praktyki, w cudzysłowie, tak, nauczą się wszyscy i samorządy, i miasta, ale też politycy, że z tych mediów trzeba korzystać i trzeba to robić z głową. Obecnie samorządy podchodzą do mediów społecznościowych z dużym dystansem. Często nie mają pomysłu na ich prowadzenie, odpowiednio wyszkolonych ludzi, czy też po prostu ze strachu przed negatywnymi odpowiedziami internautów. Boją się i się słusznie boją, bo jeżeli samorząd zachowuje się źle, to tam otwiera się po prostu na krytykę obywateli. Jeżeli zachowuje się dobrze, to się bać nie powinien. Statystyki 15 największych miast w Polsce pokazują, że na ich profilach pojawia się około 3% negatywnych komentarzy. Tylko 3%, to nie jest dużo. 97% komentarzy to nie mają żadnego negatywnego nacechowania, więc bać się nie ma czego, a już na pewno nie ma się czego bać, kiedy ktoś sprawuje władzę w sposób taki otwarty, w sposób transparentny i po prostu robi to dobrze. Trendy się zmieniają i razem z nimi będą musiały zmieniać się samorządy i ich podejście do komunikacji ze społeczeństwem lokalnym. Nie powinna być to opcja push. To nie jest narzędzie do PR-u. To nie jest narzędzie takiej chamskiej promocji, gdzie po prostu będę wtykał, że tu jesteśmy fantastyczni, zrobiliśmy to i to. To powinno być narzędzie, gdzie ono jest otwarte. Ono ma budować w sposób angażujący, ciekawy, ale też ma zbierać tak naprawdę opinie od obywateli w pewien sposób. I jakby tak powinny być budowane te media. To nie jest narzędzie do propagandy. Bo tam są ludzie, którzy się na tym poznają. Ten rok będzie szczególnym, ponieważ zbliżają się wybory samorządowe. W ich trakcie nastąpi ożywienie w globalnej sieci społecznościowej kandydatów na wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast. Odpowiednie przygotowanie kampanii jest niezbędne, bo wyborcy w internecie nie zapominają o błędach, a często sami je przypomną kandydatom. Ja obserwowałem teraz kampanię europarlamentarną we Wrocławiu. Pojawił się tam jeden taki polityk znikąd i on próbował się otwierać, próbował rozmawiać, tylko się nadział na bardzo mocną kontrę społeczną, że panie i były po prostu bardzo takie negatywne komentarze, że teraz pan chce rozmawiać, teraz to, teraz tamto i zadziała na swoją niekorzyść, bo tam sobie trzeba przygotować grunt. Teraz tak, życie polityka to jest jeszcze jedna rzecz, to jest, tak naprawdę ma cykl 4-letni i jeżeli ktoś wypracował sobie te praktyki przez cały okres trwania kampanii, to on na tym wygra. W dobie łatwego dostępu do internetu i ogromnej popularności mediów społecznościowych kontakt władzy z obywatelami powinien nabrać nowego wymiaru. W końcu władza jest dla ludzi, a miliony ludzi są dziś na Facebooku.